Trener Janusz Piątek tuż po meczu z Watrą Białka-Tatrzańska. Trenerze, no, wynik remisowy i gra też chyba na remis. Przy czym no, pewnie trener będzie miał jakieś wskazania, bo były okazje. Na pewno dzisiaj spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego pojedynku. Wiemy, że drużyna Watry nieprzypadkowo znajduje się w wysokiej części naszej tabeli. Ma bardzo wielu dobrych zawodników z ich trenerem na czele. No, typowy mecz, kto szczeli, ten wygra bramkę. Nie udało się żadnej z drużyn. No, mieliśmy dwie swoje takie dość dobre sytuacje. Nie wykorzystaliśmy ich. No, cieszy gra z tyłu, że bramek nie straciliśmy. Naprawdę chłopcy włożyli bardzo dużo serca i zdrowia w ten pojedynek. A troszeczkę żałujemy, że nie udało się przechylić szansy zwycięstwa na naszą korzyść, ale bardzo szanujemy ten punkt. Po tym okresie słabszych meczy troszkę nadrobiliśmy i będzie zdecydowanie łatwiej. No, 18 punktów przed rundą wiosenną, no, czeka trochę pracy, bo dystans do czołówki, jak to się mówi, do środka tabeli się zmniejszył na tyle, że jedna wygrana może powodować, no, awans o parę pozycji. Jak trener to widzi na wiosnę? Na pewno zdawaliśmy sobie sprawę, że nawet dzisiejsza wygrana może sprawić, że w tabeli awansujemy o kilka pozycji. No niestety udało się zdobyć tylko jeden punkt, więc pewnie dużo nie podskoczymy. No różnica między przedostatnim a siódmym miejscem jest praktycznie znikoma. A co do wiosny, no to będzie czas na podsumowanie jesieni i zastanowienie się, co dalej z tym Fantem robić. W imieniu kibiców, działaczy, czytelników serwisu Groblanet na ręce trenera gratulacje dla całego zespołu za cały sezon, no i sukcesu na wiosnę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.